Witajcie, przyjaciele. Za chwilę usłyszycie niezwykłą historię Natalii Surkowej, która urodziła dziecko w wieku 57 lat. Jak to się stało i jaki los czekał ją dalej, dowiesz się teraz, mój drogi widzu, i dowiesz się, proszę bardzo. Natalia Surkowa pasjonowała się dziennikarstwem i pracowała w Związku Kompozytorów. Miała wspaniałą pracę i dwoje dorosłych dzieci, syna i córkę. Założyli własne rodziny i opuścili dom rodzicielski. Kobieta miała niedługo przejść na emeryturę i chciała niańczyć swoje wnuki. Jednak życie Natalii wkrótce diametralnie się zmieniło. Była dwukrotnie zamężna, ale oba małżeństwa nie wyszły, nie zgadzały się charakterami lub po prostu jej uczucia z czasem ostygły. Surkowa poznała w pracy mężczyznę muzyka, który był od niej młodszy i nie miał własnych dzieci, ale myślał o tym. Na początku była przyjazna relacja, potem przerodziła się w gorący romans. Pewnego dnia Surkowa natknęła się na książkę. Chodziło o wspomnienia artysty Nikołaja Żukowa, który w jednej z wiosek zobaczył niesamowitą 90-letnią chłopkę. Na starość zajmowała się pielęgnacją zwierząt i pracą w ogrodzie warzywnym. Swoje ostatnie dziecko urodziła w wieku 56 lat. Wtedy Natalia pomyślała: to dobrze, że można rodzić w wieku 50. Drodzy przyjaciele, proszę wstrzymać ten film. Wstrzymałeś się z tym? Dziękuję, 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 dziękuję. Wiele jest dyskusji na temat tego, czy warto mieć dziecko po 40 czy 50 roku życia. Drodzy widzowie, proszę pisać w komentarzach pod tym filmem. Czy uważasz, że kobieta powinna mieć dziecko po 40 lub 50? Koniecznie napisz swoją opinię na ten temat. Bardzo ciekawie będzie przeczytać twoje niezależne zdanie na ten temat. Z góry dziękuję i jedziemy dalej. Aby nie stracić ukochanego, postanowiła dać mu dziecko. Surkowa zgłosiła się do ośrodka pomagającego bezdzietnym parom i opowiedziała o swoim problemie, po czym w 1996 roku podejrzewano u niej załamanie nerwowe. Lekarze długo odwodzili ją od podjęcia tego kroku. Lekarze nie sądzili, że to zadziała, ale została przebadana, a następnie poddana terapii hormonalnej. Stał się cud, Natalia zaszła w ciążę, ciąża przebiegała świetnie, nie cierpiała na toksemię, nie było obrzęków. Urodziła zdrową córkę, której nadała imię Aleksandra. Ważyła 3,5 kg i miała 51 cm wzrostu. Wielu krewnych odwróciło się od niej, najstarszy syn długo się z nią nie kontaktował, uciekł też jej kochanek. Później okazało się, że mężczyzna miał żonę i małe dziecko, które urodziło się kilka miesięcy później niż Aleksandra. Surkowa została sama z dzieckiem na rękach w zaawansowanym wieku, do tego doszła depresja poporodowa. Córka Surkowa przyszła matce z pomocą, często pomagając przy siostrze. Dorosła dziewczyna poszła do szkoły muzycznej na naukę gry na fortepianie i harfi i od razu została zauważona przez trenerów wokalnych. Wkrótce została zapisana do dziecięcego chóru Teatru Bolszoj. Natalia nie dożyła swoich 80. urodzin. Teraz Aleksandra ma już 24 lata. Dla Natalii Iwanowny moja najlepsza pamięć, dla jej wspaniałej córki, dobre zdrowie, miłość, szczęście i wszystko co najlepsze. A co ty o tym myślisz? Podziel się swoją opinią w komentarzach pod filmem. Kochani, wesprzyjcie mój młody kanał teaserami i subskrypcją. Bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale, moi drodzy widzowie, do zobaczenia.